W niedzielę odbyły się wybory parlamentarne, we wtorek oficjalnie ogłoszono wyniki. Mieszkańcy ziemi radomskiej pytają, skoro wszystko jest już jasne, to dlaczego na mieście nadal widnieją banery, plakaty i inne materiały wyborcze poszczególnych komitetów czy kandydatów? Okazuje się, że na zdjęcie banerów każdy z kandydatów ma 30 dni, licząc od pierwszego dnia po wyborach, czyli od poniedziałku 16 listopada. Wynika to wprost z kodeksu wyborczego. Banery muszą zostać zdjęte z nieruchomości, obiektów lub urządzeń niebędących własnością Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych, jednostek samorządu terytorialnego, a także ze stowarzyszeń oraz fundacji utworzonych przez organy władzy publicznej. Wynika to wszystko z artykułu 110 kodeksu wyborczego. Plakaty dalej mogą wisieć na prywatnych posesjach, balkonach, płotach czy domach i innej infrastrukturze właściciela posesji. Także tu jest. Warunek jest jeden. Musi on na to wyrazić zgodę. Ingerowanie w plakaty wiszące na prywatnych terenach byłoby nadmierną ingerencją w prawo własności. Osoby lub komitety, które nie dotrzymają tego terminu, mogą zostać ukarane karą finansową. Wydaje się jednak, że jeśli zdarzą się takie przypadki, to nie będzie ich za dużo. Choć od wyborów minęły dopiero 4 dni, to wiele banerów i plakatów już zniknęło z radomskiego krajobrazu.